Witamy wszystkich serdecznie z Atlanty, a konkretnie z futurystycznego Mercedes-Benz Stadium. Ze stanowiska dla komentatorów witają się z Państwem Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Czuję, że to będzie Czy będzie prowadzenie? A mamy to! Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Będzie chyba podawał. Ale szansa na wyrównanie! Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Mają teraz trochę miejsca. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Piłka odbija się od słupka, wraca na boisko, nie ma bramki. Kingsley Coman. Davis. Coman. Müller. Coman. I do Kimisia. Thiago. Wyrównująca bramka, ależ zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Kingsley Coman. Pięknie go dostrzegł. Gnabry. Coman. Zobaczymy, co teraz zrobi. Sparował piłkę na bok. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz wznowi bramkarz. Tracą piłkę po tym podaniu. Thomas Müller. Werner. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Lionel Messi jednak na spalonym. Davis. Miller. David Alaba. Mbappé. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Thiago. Gnabry. Dobry pressing, odebrał piłkę. Coman. Ach, nie trafił! Niedużo teraz zabrakło. Tak, chciał pokonać bramkarza technicznym strzałem, zmieścić piłkę tuż przy słupku, ale minimalnie się przeliczył. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Timo Werner. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Niestety strata piłki. Messi. Messi. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Co może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc drzemie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce, czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. Timo Werner. Kimiś. Teraz Müller. Kingsley Coman. Müller. No, rzeczywiście... Kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Świetnie rzucił prostopadle. Wow, niesamowita obrona. Znakomite zachowanie, świetna ocena sytuacji. Brawo za tę interwencję. Krótko rozegrali ten ruch. No, zażegnali niebezpieczeństwo. I tak oto tracą piłkę.
No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu. A po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. Thiago. Thomas Müller, dokładnie, do kolegi. I piłka w siatce. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadając na trafienie rywali. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Robi się niebezpiecznie. Neymar. Wykłada piłkę koledze. Thiago. Kimmich. Mbappé. No, mogą teraz skarcić rywali. Thiago. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Jest bramka po szybkiej kontrze. Sprawnie to rozegrali. Myślę, że przed meczem sporo to ćwiczyli na treningach. Bardzo dobre podanie i decyzja. Strzał na bramkę z pierwszej piłki. Nie było czasu do stracenia. Precyzyjne podanie można było od razu wykorzystać. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka. No i wszystko zaczyna się od nowa. Rozpoczynają kontratak. Gnabry ma sporo możliwości. Teraz szansa na prowadzenie. Piłka w siatce, haha. Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili czasu po przechwycie, od razu poszli z kontrą. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. A wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. 4-3 i pytanie, czy tak to się skończy? Neymar. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Dobre, skuteczne podanie. Alaba. Trzeba to dobrze rozegrać. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Gnabry. Thiago Alcantara teraz. Zablokował dośrodkowanie. Mogą ich teraz skontrować. Timo Werner. To może być wyrównanie? Nie ma gola! Zmarnował taką okazję. Na szczęście do końca meczu jeszcze sporo czasu. Ważne, żeby poszli za ciosem i następnym razem zachowali zimną krew pod bramką. To nie zdarza się często. 7 bramek w pierwszej części tego spotkania. Jest 4-3. Na pewno jeden z najmocniejszych punktów zespołu. Przyjrzyjmy się bliżej jego świetnej dzisiaj grze. No, nie da się ukryć, że jego dzisiejsza gra może się podobać. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Thomas Müller. I do Kimmicha. Mają szansę na kontratak. Prostopadłe podanie Neymara. Timo Werner. Udany pressing. Mają piłkę. Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę państwa. Tak, jest. 11 wykorzystana.
Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Kimiś. Blisko pole karne, może strzelać. To może dać prowadzenie. Mogli prowadzić, ale spudłował. Kingsley Coman. Thiago. Gnabry. Kimiś. Coman. Centra w pole karne, przepychanki. Znakomicie obronił tę główkę. Tracą piłkę po tym podaniu. Mbappé! Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonale się tam znalazł. Zasłużona radość. Bardzo dobre podanie i decyzja. Strzał na bramkę z pierwszej piłki. Nie było czasu do stracenia. Precyzyjne podanie można było od razu wykorzystać. 5-4. Rzadkość. Niewielka różnica bramkowa zmusza do otwartej walki. Myślę, że padną kolejne gole. Ależ pechowe podanie i strata. Dobre podanie za plecy obrońców. Ruszają do kontrataku. Hakimi. Kimiś. Zobaczymy. Dobrze, przebił się. Pusta bramka. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero na... Że rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Przejmuje na skrzydle. Thiago. Miller. Davis. Müller na piłkę. Co z tego wyniknie? I Puyol oddala niebezpieczeństwo. Thiago. Thomas Müller. Co teraz zrobi? Thiago! Ależ wybronił to Ter Stegen. Z narożnika. Krótko po ziemi. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Ciekawe, jak to rozwiąże. Thiago! Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku, odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. Ale szczęście strzelającego, albo może raczej nieszczęście bramkarza. Piłka wpadła po jego palce. Wynik na tablicy absolutnie niecodzienny. Jest 6-5. Festiwal strzelecki trwa. Arbiter podyktował rzut wolny. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Ładnie schwycił. Utrzymał piłkę po tym uderzeniu z rzutu wolnego. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Gnabry. Za chwilę może być dogodna okazja. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Lewandowski. Lewandowski. Niebywałe, no niebywałe, proszę państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki.
Kiepskie kry... Strzał na bramkę! Ależ błysnął klasą! Wybronił niezmiernie silne uderzenie! Krótko rozegrany róg. Wykłada piłkę koledze. Lewandowski! Strzał, ale daleko od bramki. Trener wyraźnie niezadowolony. Zachęca swoich piłkarzy do zdwojenia wysiłku. Manuel Neuer. Gnabry. Thiago. Thiago Alcantara i strata. Neymar. No błąd, strata. Delaney. Davis. Ależ teraz luka na skrzydle. Wbiega w pole karne. Ależ podanie, jeśli to wykorzystają. Bramkarz wybroni ten strzał. Ależ teraz błąd bramkarza. No, może być bardzo groźnie. Thomas Delaney. Come on. No aż miło popatrzeć na ich dzisiejszą grę. Tak, piłka cały czas... Miller strzela. Piłka nadal w grze, nie ma bramki. Uderzyła w poprzeczkę. To zwycięży. Już niewiele czasu do... Frank Ribery prostopadle do partnera. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpieczne. To może być wyrównanie? I tak! Umieszcza piłkę w siatce! To jest piękno piłki nożnej, Darku. Bramka wyrównująca w samej końcówce. Kibice uwielbiają takie historie. Dla takich chwil przychodzą na stadiony. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Mija właśnie 85. minuta meczu i 5 do końca. Mają teraz szansę na kontratak. Będzie sam na sam z bramkarzem. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. To jedna z takich bramek, które się pamięta. Takich, które odmieniają bieg całego spotkania. Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Nelson Semedo. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Longley, Kylian Mbappé, arbiter kończy mecz, minimalna wygrana. Okay, but I'm locked in a holding cell till someone